Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest pierwszym dniem rozpoczynającym Triduum Paschalne. W parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie na tą szczególną mszę święto Wieczerzy Pańskiej przybyły tłumy wiernych. Ten dzień jest pamiątką ustanowienia kapłaństwa przez Jezusa Chrystusa. Z tej okazji dzieci, młodzież oraz dorośli złożyli życzenia kapłanom, dziękując za posługę pasterską w parafii. Przyjmijcie, czcigodni księża, te słowa ciepłe, szczere, w dniu ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Niech Bóg da wam łask wiele. Niech wzmacnia wasze powołania, osłania kiedy trzeba i prostą, pewną drogą prowadzi was do nieba. Śpiewajcie sercem kapłańskim radosne dziękczynienie za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie. A my się dzisiaj do was serdecznie uśmiechamy i wszystkie swe życzenia w modlitwę zamieniamy. Czcigodni księża, jesteście w Jezusowej obietnicy. Jesteście wybrani, ale ciągle musicie wracać do pierwszych chwil zafascynowania Jezusem, do tych waszych słów: oto idę, poślij mnie. Macie odpowiedzialną rolę nas, grzeszników, jednania z Bogiem. Dzisiaj w imieniu tutaj parafian obecnych i tych, którzy są w domu, chcemy wam złożyć wyrazy podziękowania za wszystkie sprawujące przez was sakramenty święte, za Eucharystię, za wygłoszone homilie, a szczególnie wtedy, kiedy wypadamy z orbity Bożej miłości i lądujemy na bezludziu. Wtedy dzięki wam mamy szansę powrotu. My, parafianie, nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca, ale codziennie, i to nie jest naprawdę przechwałka, modlimy się za was, żebyście dobrze spełnili swoje powołanie i nas doprowadzili do wieczności. Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, rozjaśnij swoje oblicze dla naszych kapłanów i obdarz ich pokojem, twoim pokojem, a to im wystarczy. Szczęść Boże. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Życzymy, 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 życzymy. Po odśpiewaniu hymnu Chwała na wysokości Bogu zamilkły wszystkie dzwony, a podczas mszy świętej używano kołatek. Wszystkie wezwania i pieśni wierni śpiewali bez używania organ. Ksiądz Józef Huzar podczas homilii poruszył potrzebę przystępowania wiernych do sakramentów. Nawiązał też do Ewangelii, w której Chrystus obmywa nogi swoim uczniom. Na znak Chrystusa kapłan podczas Eucharystii obmył nogi mężczyznom z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kulminacyjnym momentem mszy świętej w Wielki Czwartek była komunia wiernych z Chrystusem pod postacią chleba i wina.
Na zakończenie liturgii ksiądz dziekan podziękował wszystkim za modlitwę. Monstrancję z ciałem Chrystusa przeniesiono procesyjnie do ciemnicy, gdzie wierni mogli przez dłuższy czas adorować Najświętszy Sakrament.